Jest ich dwa. Jeden odrestaurowany, drugi, delikatnie mówiąc, zaniedbany. Chyli się ku upadkowi i tylko patrzeć, jak ktoś ulegnie wypadkowi. Zwrócili się do nas mieszkańcy, by temat poruszyć, dziury połatać, by nikt nie musiał idąc mostem skakać. O interwencji poinformowaliśmy burmistrza miasta i ani się nie obejrzeliśmy, a sprawa ruszyła jak widać od razu. Dziury na moście połatane i pewnie niejedno życie uratowane. Brawo dla włodarza, bo taka szybka reakcja nie zawsze się zdarza. Zdałoby się most wyremontować, deski wymienić, konstrukcję pomalować.